Cześć, witajcie moi widzowie i górnicy. Kłania się wam oczywiście Kryptosztygar Baksik. Dziś zaczynamy nowy cykl materiałów na moim tu kanale. Będzie to cykl pod tytułem Kowalskiego Koparki. Postanowiłem zrobić taki właśnie osobny cykl materiałów ze względu na to, że dużo oczywiście osób do mnie pisze, dużo potem osób ze mną rozmawia przez oczywiście Messengera czy potem telefonicznie na temat zaczęcia tej przygody kryptominingowej. Oglądając te moje wcześniejsze oczywiście materiały na tutaj kanale, no wiele już mogliście się czegoś nauczyć, poznać, zobaczyć jak to wygląda, że to nie jest jakieś straszne zaczęcie przygody kryptominingowej i można to po prostu działać w tym domowym zaciszu, normalnie w każdym domu u siebie. Czyli tak naprawdę tu te materiały, które ja prezentuję na tym swoim kanale, są te materiały dość obszerne informacyjnie, żeby każdemu oczywiście ta wiedza przychodziła w miarę łatwo i przyjemnie, żeby mógł poznawać tę przygodę kryptominingową, wiedzieć co, na co musi zwrócić uwagę, chcąc oczywiście dobrze zacząć i dobrze zainwestować swoje własne jakieś środki, które tam sobie myśli przeznaczyć. Więc stwierdziłem, że te materiały są dość takie obszerne tu, więc chciałem to jakoś teraz może jeszcze od nowa zacząć poprzez nowy cykl materiałów na kanale, żeby po prostu ujednolicić, że skupię się w tym cyklu na samej tematyce zakupu koparki, złożenia koparki, na temat co jest ważne przy tej koparce, na co zwrócić uwagę. No i co jest istotne, żeby ta koparka była dochodowa, co ma dawać nam jakiś potencjał szybki, w miarę rozsądny zwrotu tego kapitału, który włożymy. Tak, żeby to oczywiście o tym opowiadać, pokazywać, informować was i przede wszystkim prezentować tutaj na kanale, jak to oczywiście ma się dalej, żeby to zacząć wdrażać w już własne życie. Więc moi drodzy, najpierw pomyślimy sobie, co chcemy kupić, bo mamy w sumie trzy grupy koparek, które możemy sobie oczywiście dla swoich celów zakupić. Pierwsza grupa to są koparki oczywiście na kartach GPU i tutaj je możemy podzielić na karty oczywiście Radeony i karty GTX-y. W tej grupie właśnie tak się to przedstawiają. Są to, prawda, uniwersalne koparki, które pozwalają nam na kopanie przeróżnych oczywiście coinów, tak żeby móc wydobywać i potem je wymieniać na coś mocniejszego typu Ethereum, typu na przykład Bitcoin czy Zcash, no z tych większych takich oczywiście Ethereum Classic jeszcze, tych większych mocniejszych coinów. Ale mianowicie no do samego Bitcoina, żebyśmy kopali na kartach GPU, no to oczywiście bezpośrednio jest to fizycznie nierealne. Więc musimy się tutaj liczyć z tym, że taką koparkę kupujemy po to, żeby oczywiście nam kopała różne altcoiny, a poprzez to, że kopiemy te altcoiny, możemy je oczywiście potem spokojnie sobie wymieniać na swoim portfelu na Exodusie, czy tam na jakichś giełdach oczywiście, na Binance, Bitrexie, czy jeszcze takich innych głównych, ważnych tam Hotbit, czy jeszcze Trezor, czy na przykład z tych większych giełd możemy tam sobie wymieniać te coiny na mocniejsze kryptowaluty. I teraz co? Na koparce GPU możemy takie właśnie różne coiny sobie wydobywać. Tam Ethereum, Ethereum Classic, takich najważniejszych Zcash'a na przykład. Możemy wydobywać tam Bima, Grima, w tej chwili to i Trona, i na przykład Cosmos. No wiele różnych tych coinów, które ja na bieżąco tam pokazuję w swoich oczywiście wcześniejszych tu materiałach na kanale. Więc możecie to wszystko sobie na bieżąco oglądać, zobaczyć co ja tam działam i nad czym się skupiam, żeby coś tam wydobywać. Więc moi drodzy, na tej koparce GPU, no to tylko takie ewentualnie, w sumie szeroki wachlarz tych coinów jest do wyboru, do koloru, więc możemy je oczywiście sobie móc wydobywać.
Teraz drugi, prawda, tam wersja tych koparek, no to jest Antminery. Tak jak tu widzicie, na przykład jest tutaj Antminer D3 do kopania, czy Antminer S15 do kopania czystego Bitcoina. Moi drodzy, są to urządzenia, które kopią dane algorytmy, które się nie da kopać oczywiście na koparkach GPU, a da się kopać właśnie tymi urządzeniami Antminerami dedykowanymi. Te Antminery są tylko jednoalgorytmowe. Zazwyczaj nie da się kopać innych algorytmów, tylko jak już producent zaprogramował i zbudował, że to jest na ten jeden dany algorytm, no to oczywiście tylko w tym algorytmie ona może nam pracować. Czyli na przykład D3, no to to jest X11 algorytm. Antminer S15, czy S9, czy S17, czy S19, no to jest algorytm SSH256. Czy do Zcash'a, no to mamy oczywiście Z9 i A9, czyli w algorytmie Equihash. To oczywiście wtedy mamy jak najbardziej do takich właśnie algorytmów, takiej kopareczki wtedy możemy zakupić. Powiem tak, jeśli Kowalski zaczyna przygodę, jest to jego pierwsze urządzenie, jest to nowe doświadczenie i myśli w ogóle oglądając tutaj te materiały na tym kanale, no to wiadomo, że nie miał wcześniej z koparką do czynienia, no obejrzał troszkę tych materiałów, zastanowił się, przemyślał, no ma jakieś tam wolne środki, żeby sobie przeznaczyć na to, więc powinien zacząć bardzo przede wszystkim od tego, żeby kupić sprzęt jak najtaniej, to jest raz, i przede wszystkim w miarę sprzęt rozwojowy, sensowny, technologicznie, przyszłościowo jakiś przygotowany na dłuższy czas. I druga strona medalu, przede wszystkim to nie Antminera na początek przygody. Dlaczego nie Antminera? Bo Antminer go zamyka od razu na wszystko, cokolwiek by to związane było z kryptominingiem. Antminer służy tylko, tak jak powiedziałem, do jednego systemu algorytmu. I więc w jednym algorytmie tam możemy kopać pojedyncze jakieś poszczególne coiny, które są tam wybrane, albo na multipulach oczywiście możemy te coiny sobie, moi drodzy, tam wymieniać i wtedy dostajemy dane krypto, które sobie zażyczymy. Ale przez Antminera dany Kowalski nie nauczy się nic, bo Antminer jest urządzeniem nic nie dającym jakiegokolwiek pola nauki. Ustawiamy, prawda, konfigurację na danego pula, i nic więcej nas nie interesuje w tym urządzeniu, poza tym, żeby zapewnić mu prąd, no niestety Antminery zużywają sporo prądu, i moi drodzy, zapewnić mu oczywiście dobre warunki do pracy, czyli musi być dobrze przewietrzane pomieszczenie, bo Antminery wytwarzają dużo więcej ciepła, prawda, przy kopaniu niż koparki GPU. Tym przykładem no S9, S15, S17, no to do Bitcoina oczywiście mówimy o Antminerach. No to te Antminery oczywiście wytwarzają no dość większą ilość tego energii cieplnej przy kopaniu, ze względu na to, że moi drodzy, no ten algorytm rządzi się zasadą, że no dużo, dużo energii jest potrzebne prądu, żeby ukopać tego oczywiście tam Bitcoina. Tu mamy L3+, na przykład, mam taką u siebie własną koparkę. Bardzo dobrze się sprawuje, w miarę rozsądny hash rate, w miarę oczywiście nie za duży pobór prądu i oczywiście też nie za duże wydzielenie ciepła. Ale w no, dzisiejszych realiach ten Antminer, no przede wszystkim wam powiem, że już nie jest nic dochodowy. Jeśli nie mamy prądu oczywiście gratisowego, własnego jakichś paneli albo gdzieś tam możliwością postawienia takiego Antminera, żeby pracował za darmo, no to powiem szczerze, że teraz to już jest skórka za wyprawkę. Raczej bym nie proponował zakupu takiego Antminera. Tutaj mamy Z9 Mini, też bardzo fajna koparka, mam u siebie ich dość dużo i bardzo dobrze ona fajnie prosperuje, zarabia, prawda, jedna to jest mało, no trzeba tu mieć kilka takich maszyn, żeby oczywiście to dopiero dawało wam jakiś profit, ale jeśli mamy na to miejsce, to jak najbardziej dość fajna zabawka za 350 zł, tylko że tak jak mówię, na początek przygody proponowałbym na razie odpuścić sobie zakup jakiegokolwiek Antminera, ze względu na to, że jeśli chcecie się czegoś nauczyć, chcecie oczywiście poznać ten temat kryptominingu, no to najlepiej zacząć od jakiejś koparki na kartach GPU. I teraz tak,
W Antminerze, tak jak zacząłem powiedziałem, to po prostu w Antminerze jest podstawa, że on robi duży hałas przy pracy swojej, bo mamy ją Antminery oczywiście dwa albo jeden wentylator wysokoobrotowy. Jak są jakieś, na przykład tak jak mamy tutaj D3, to ma dwa wentylatory z przodu i z tyłu, prawda, wysokoobrotowe. S9 również ma z przodu i z tyłu. Tu na przykład mamy S15. No ma wentylatory, widzę, że dwa z przodu i nie wiem, czy z tyłu ma jeszcze coś. Zaraz zobaczymy. Tu jest z przodu pokazane, też z przodu. I też jeszcze raz z przodu. I zintegrowany układ zasilacza, że zasilacz jest zintegrowany wraz z Antminerem. Ale tyłu nie ma, nie ma. Czyli z tyłu nie mamy, jest z tyłu pokazane, ale nie ma z tyłu wentylatorów, tylko są dwa z przodu. To jest taki Antminer dość nie za stary, nie najnowszy, ale no w dzisiejszych realiach powiem wam, że już raczej niedochodowy. 1600 W, 28 terahashy. No w tej chwili, no jeśli mamy gratisowy prąd, no to owszem, można na nim sobie coś tam pokopać, ale jeśli mamy oczywiście na nim za ten prąd zapłacić, no to raczej jest już to bardzo kiepski dochód z tego, bo po prostu musimy do tego dokładać co miesiąc, aniżeli ukopiemy tą wartość tego krypto. Jak krypto pójdzie oczywiście do góry dość odczuwalnie, czyli przekroczy barierę no, 12 tysięcy dolarów, no to wtedy ten Antminer jak najbardziej będzie dochodowy. Ale przy obecnych tendencjach krypto, no niestety on dzisiaj po prostu nie zarabia. Ale do czego dalej zmierzam? Czyli Antminer w żadnym domu chyba nie mógłby pracować, bo raz, że robi dużo hałasu, dwa, że oczywiście dużo wytwarza energii cieplnej i tę energię cieplną, no tak jak teraz przyjdzie okres letni dla nas, no to moi drodzy, zaczną się dla was niesamowite problemy, co z tym zrobić, żeby to ciepło gdzieś wyrzucał ten Antminer. No musi mieć w miarę jakieś rozsądne warunki do pracy, więc na początek przygody na pewno wam odradzam zakup Antminera. To jest pierwsza zasada. Teraz tak, skupimy się, że chcemy kupić koparkę na kartach GPU. I co mamy wybrać, jaki sprzęt i czy kupić lepiej jest używaną koparkę, czy lepiej złożyć sobie koparkę we własnym zakresie z części nowych, z części używanych. Kwestia do oczywiście przemyślenia. Co do oczywiście tutaj używanych koparek, prezentuję wam różne oferty, tak jak widzicie. No są przeróżne, tak jak widzicie, 3000, 3000, 3500, jakaś na 8 gigóweczkach, XFX-ach, Radeonach. Powiem wam tak, że oczywiście koparki w tej chwili, jeśli myślicie do oczywiście kopania do miningu na kartach, no to no na pewno tak, karty Radeony są dwukierunkowe, czyli mogą kopać najlepiej w Edhashu i w Kryptonite. W tej chwili coś pojawiło się, że mogą fajnie też kopać w KaVPO, w tym nowym algorytmie, którym oczywiście przeszedł Ravencoin. I pomału, pomału już pierwsze testy ja też robię, sobie sprawdzam. Co do oczywiście takiej efektywności i dochodowości, no to trochę to jeszcze nie jest takie super w stosunku do Edhasha dla Radeonów, ale jeśli, prawda, patrzymy o tym, żeby, prawda, te karty były dochodowe, no to moi drodzy, no w tej chwili, no to najlepiej, prawda, kopać na Radeonach, kartach, jakieś tam coiny z Edhasha typu Ethereum, Ethereum Classic, czy jakieś tam pochodne z Edhasha, które są oczywiście nam do możliwością do ukopania. Tu mamy ofertę koparki na kartach XFX-ach 8-gigowych, no tak tutaj sprzedawca nam zapewnia. I mamy, że 8 miesięcy dopiero pracowała, sprawna, 180 MHz, no i XFX-y RX-y 570 w Dual BIOS-em systemem, zasilacz 1000 W Gold Plus 80 i płyta BIOS-Stara i do tego Razer 9 SG. Czyli klasyczny, podstawowy zestaw do miningu, normalna koparka na jakimś tam Intelu, tak żeby była jak najtańsza w zakupie i złożeniu, tak żeby była jak najprostsza. Te karty, czy są dobre? Dość fajne. Ja mam takie karty, tylko że mam 4-gigóweczki, identyczne wyglądem jak tutaj są na tym zdjęciu. Tu są 8-gigowe, tak są tutaj opisane.
no to na pewno są bardziej lepsze, nowocześniejsze od moich, ze względu na to, że no mamy tą przyszłość zapewnioną na kilka ładnych lat pracy tej koparki, bo te 8 giga mamy już na pokładzie w każdej karcie graficznej VRAM-u. Tutaj wiadomo, ta koparka za te pieniążki, czy jest warta? Powiem tak, co do negocjacji jest napisane, jeśli się uda coś wynegocjować dużo lepszego, można się nad nią zastanowić. Nie mówię, że trzeba ją kupić, ale można się nad nią zastanowić. Jest to gotowy sprzęt, no na Intelu, żeby to oczywiście mogło już tam nam coś pokopać. Tutaj mamy jakąś inną ofertę, moi drodzy, za 3600. Co tu mamy? Tu mamy to na 6 kartach Asusa, 6 gigabajtowych kartach, będą to GTX-y na pewno, miningówki, tak, GTX-y, miningówki P106. No powiem, czy to jest taka super zestaw, jeśli GTX-y mają swoją inną zasadę, bo są przede wszystkim całkowicie uniwersalne, bo oczywiście na GTX-ach możemy kopać wszystkie przynajmniej coiny, które są dostępne do kopania na GTX-ach i wszystkich już tych dostępnych algorytmach. Radeony tego nie potrafią, jakie byśmy nie wzięli, bo to co mogą Radeony, no to oczywiście najlepiej wychodzą w Edhashu i tam sobie największe możliwości przedstawiają, ale no można próbować kopać jakieś inne coiny tam na kartach Radeonach, ale to jest takim troszeczkę gorszym skutkiem i co do dochodowości też jest dużo gorsza, więc GTX tutaj wychodzi w tym polu oczywiście dużo lepiej, bo więcej można ukopać i prawda różnych ciekawych coinów. Co do dochodowości, no to bym powiedział, że no, Radeony trochę będą może bardziej dochodowe w stosunku do GTX-ów, na przykład do tych tutaj, co mamy, tych miningów P106, ale no, moi drodzy, ma to swoje plusy i minusy, jak zawsze są dwie strony medalu przy kopaniu akurat na danych kartach. No, Radeony no to ustawiamy na oczywiście dane coiny z Edhasha, a GTX-y możemy ustawić w tej chwili na przykład na Ravencoina, możemy ustawić na Bima, Grima, czy tam jeszcze inne z Equihasha, różne tam ciekawe coiny i one sobie tam lepiej będą radziły i będą też bardzo fajnie dochodowo nam zarabiały. Więc żeby zbudować sobie własną jakąś tam małą mikrokopalnię, bo oczywiście no, na początek zawsze kupimy jedną koparkę, żeby się nauczyć, poznać, zobaczyć jak to wygląda, czy to jest, radzimy sobie, ustawimy to oczywiście. Więc moi drodzy, zawsze wszystkim proponuję kupować sobie na początku jakieś karty GTX-y. Jeśli nie mamy wiedzy, jesteśmy oczywiście nowicjuszami, zaczynamy świeżą przygodę, żeby poznać mining, zobaczyć jak, z czym to się jest, czy to jest dla mnie możliwe, żebym ja sobie poradził przy tej konfiguracji, jak obsługach kart, przestawianiu, no to w GTX-ie to jest oczywiście czysta przyjemność. Nie ma tam żadnych cudów, nie ma tam żadnego zmieniania BIOS-ów, konfiguracji jakiejś specyficznej OC, różnych konfiguracji. No mniej pracy jest, mniej wiedzy potrzebne, żeby oczywiście nam koparka pracowała i żebyśmy na niej mogli coś tam zarabiać. W Radeonach jest więcej różnych czynności wymagane, żeby oczywiście tą koparkę uruchomić, skonfigurować, zrobić wszystko, żeby ona już nam zaczęła pracować. Więc moi drodzy, jeśli nie mamy jakiejś pomocy zewnętrznej, że ktoś nie pomoże wam przy konfiguracji tej koparki, nie ustawi, nie zrobi tego za was, za czym wy zaczniecie tą przygodę już na tej koparce, no to owszem, można kupić koparkę na kartach Radeonach, ale musimy to komuś zlecić, żeby wam to oczywiście skonfigurował, zrobił tak jak powinno być, najbardziej optymalnie. Bo jeśli zostawicie to tak w samą sobie, prawda, opcję, że nic nie będziecie tego konfigurować, że no zostawicie tam na jakichś zwykłych, standardowych ustawieniach, to ta koparka nie będzie wam przynosiła żadnych dochodów, tylko jedynie mega straty, bo pobór prądu na takiej koparce na Radeonach no jest niesamowicie duży. Jeśli ich nie zrobimy BIOS-ów, nie przestawimy wszystkich konfiguracji OC optymalnie, to oczywiście będzie to dla was tylko stratą. Tu mamy zestaw na 6 kartach MSI Armorach, Radeonach. Mamy 175 MHz, 3900 jest cena.
Tylko czy to są ósemki? Tak, są to ósemki, 8-gigówki. No dość fajny zestaw, na płycie gigabajta, widzę pod Intela. No i jakimś zwykłym Celeronem, zasilacz dość dobrej marki, bo Dark Power Pro 11, rewelacyjny zasilacz, mam taki w jednej własnej koparce, świetny zasilacz, naprawdę wysoka półka. Stelaż tutaj i dysk SSD. I wszystko tutaj jest jak najbardziej pokazane i poinformowane. Czy ten zestaw jest godny uwagi dla świeżego nowego górnika? Można się nad nim zastanowić, nie mówię, że nie. Jest dość ciekawy, może nie za te pieniążki, no bo trochę przesadzona cena. Co do oczywiście rozmowy, ustalenia wartość tej koparki. Fajny jest stelaż, bo można go oczywiście fajnie zmienić, na przykład pomyśleć o modernizacji, założyć płytę tutaj pod Ryzena i z Ryzenem, bo no, tak jak powiedziałem, po jakichś moich materiałach na kanale. Ja buduję koparki tylko i wyłącznie w tej chwili na Ryzenie. No, nieraz się trafią jeszcze na Intelu, ale to ze względu na to, żeby tam jeszcze nie wymyślać, bo nie da się na przykład czegoś wykonać, przeróbek bezinwazyjnie, no to zostajemy przy tym Intelu. Ale w tej chwili no Intel, no to do kopania, do miningu to w ogóle nie istnieje. Więc po co bawić się na tym Intelu z koparką i kopać tylko na samych kartach, kiedy możemy oczywiście sobie kopać również na procesorze. Procesor włączamy wtedy Ryzena i kopie nam dodatkowo drugiego czy trzeciego coina. Zależy co będziemy chcieli tam oczywiście ustawić do kopania i jak to zrobić, żeby nam ta koparka wykorzystywała potencjał. Wiadomo, wszystko możemy ukopać, moi drodzy. Co byśmy nie chcieli, to coina takiego kopiemy jeden miesiąc, drugiego coina kopiemy następny miesiąc, jeszcze kolejnego na trzeci miesiąc. Procesora, jak będziemy mieli procesor jakiegoś Ryzena, nawet najprostszego, najtańszego, to oczywiście też coś będzie on kopał w tle i na przykład ukopię tego coina tam za 2, 3, 4 miesiące, ale ukopię. Wiadomo, że kupujemy koparkę po to, żeby pracowała nam przynajmniej no, kilka lat. No nie kupujemy koparki na pół roku, na rok, bo to jest bez sensu. Jeśli taką macie strategię, pobawić się trochę, chcecie takim sprzętem i za pół roku wam się ma to znudzić, to lepiej wam oczywiście radzę, nie inwestujcie w to. Kupcie sobie krypto na jakiejś giełdzie, wrzućcie sobie na swoje portfele i czekajcie na wzrosty. Bo zabawa w mining to nie jest zabawa typu, że ja się pobawię dzisiaj i mi to sprawia frajdę, a za pół roku mi się to znudzi. Nie. Zabawa w mining, żeby dawała wam efekty i jakieś rezultaty zarobkowe, to jest zabawa poważna, długotrwała. To jest minimum 2, 3, a nawet 4 lata. I tu nie ma, że pobawimy się trochę i znudzi nam się. Jeśli tak chcecie zrobić, to po prostu stracicie własne pieniążki. Ja nie odpowiadam za wasze pieniądze. Ja, prawda, zawsze każdego informuję i tutaj przez materiały, jak i też przez rozmowy bezpośrednie, że to są decyzje dosyć poważne. Musicie się nad tym 3-5 razy zastanowić, żeby za czym wydacie te własne pieniążki, które tam w jakiś sposób sobie zarobiliście i odłożyliście na taką zabawę w kryptomining. Więc tutaj macie myśleć sobie dalej, że jak kupujecie, to po to, żeby oczywiście ta koparka pracowała wam kilka ładnych lat, bo żeby ona się zwróciła, nieważne czy ją kupimy nówkę, czy ją kupimy używaną i jaka będzie parametrowo, czy na takich kartach Radeonach, czy będzie na kartach GTX-ach, to oczywiście jej zwrot jest minimum 2, 3, a nawet 4 lata. Wszystko zależy za jakie pieniądze kupimy sprzęt i jak o niego będziemy dbali i co będziemy oczywiście na nim kopali. Tak, żeby było dla was to dochodowe i oczywiście dawało jakiś profit. Bo kopanie dla samej frajdy to pewnie raczej będzie super, ale przez pierwsze tydzień, dwa. Ale później no chcecie, żeby to jednak wam coś zarabiało. I po to każdy inwestuje te pieniądze, żeby wam oczywiście dawało to dochód. I tutaj wybierając rozsądny sprzęt dla siebie, no to jest ważne, żeby mądrze wydać te pieniądze. Nie szukamy zestawów, tak jak tutaj mamy za 6000 koparki na 580, jednej sztuki za 6000, no to jest strzał w kolano. Nie wiem, z czego ona by musiała być, żeby kosztowała 6000. Szukamy zestawów tańszych, oczywiście takich, żeby było jak najszybszy stopa zwrotu. Bo jeśli kupimy koparkę za 6, 8, 12 tysięcy, 15, to ta stopa zwrotu jest niesamowicie długa. Za czym ona się zwróci, ta koparka, to nawet na prądzie zerowym
to jest minimum 3 lata, przy takich oczywiście założeniach. A jeśli płacicie prąd, bo wiadomo, że postawicie pewnie ją u siebie gdzieś tam w domu, no to niestety będzie to dla was jeszcze większa odległość odzyskania tych pieniędzy, bo oczywiście dojdą wam comiesięczne koszty za prąd, a każda koparka, no niestety bez prądu, nie ruszy, nie będzie wam kopała. Więc tutaj Kowalski musi przede wszystkim myśleć mądrze, dojrzale i odpowiedzialnie, bo to są jego pieniążki i on ma wiedzieć, na co je wydaje i jak je wydaje. Nie łapać się okazji, bo ktoś pisze, że jest stan idealny, okazja, czy na przykład prawda, jakąś ktoś tam chce ze znajomych sprzedać, bo wow, jak mam fajną koparkę, już wiesz, dawaj tu 5000, zobacz jaki sprzęt. Chore to jest. Najpierw przemyśleć, zastanowić się, poczytać w internecie, skonsultować się z osobami, które po prostu mają na ten temat wiedzę, doradzić się, posłuchać różnych opinii i przede wszystkim zacząć myśleć ekonomicznie, bo to są wasze pieniądze i wy sami musicie się po prostu o nie dbać, nie wydawać je dosyć głupio, bo już takich wielu było pseudo Januszy biznesu w latach 2017-18, rzucili się na koparki i kupowali po 20 parę tysięcy i do dzisiaj nawet nie zwróciły im się te koparki w połowie, a sprzedają je za 3-4 tysiące. Więc proponuję wam, nie rzucajcie się na koparki za takie pieniądze, bo to jest nonsens. Jeśli jesteście nowi, kupujcie sprzęt taniej, bo o co chodzi? Żeby ten sprzęt wam coś zarabiał, ale przede wszystkim, żebyście się na nim nauczyli. I dwa, żeby zawsze się na nim rozwijać, żeby platforma była nowoczesna, a karty zawsze można wymienić na lepsze, wydajniejsze, mocniejsze. Takie, żeby potem oczywiście dawała wam większe, jeszcze większe dochody taka koparka. Ale jeśli zaczniecie z wysokiej półki sprzęt, no to oczywiście nie wiem, jak długo byście musieli czekać, żeby ten sprzęt wam się zwrócił, ale na pewno nie tak szybko, jak sprzęt za mniejsze kwoty. Bo tu mamy jakąś tutaj GeForce'a akurat na 6, prawda, kartach, koparkę. Są to GTX 1060 6-gigabajtowe. Mamy 4, sprzedaż 4 koparek, rozumiem, i 6, prawda, w każdej. Karta MSI 1060 6-gigowa. No zestaw dość taki, na Celeronie, na tym podstawowy zestaw do, widzę, kopania. Czy godna zainteresowania oferta? Zaraz tutaj obejrzymy ją, moi drodzy. No normalna płyta, zasilacz, tutaj nawet nie przykręcony, widzę, ktoś sobie nie chciał założyć. No i różne jakieś karty są podmontowane. No tutaj jest MSI najwięcej, widzę tych krótkich, jedno wentylatorowek i jedna MSI taka dwuwentylatorowa. No, dość, ja wiem, czy dobre, czy złe karty. No, jednowentylatorowe to troszkę tak, nie bardzo jestem zwolennikiem tych kart jednowentylatorowych ze względu na to, że do miningu no, potrzebne jednak jest dwa wentylatory, żeby jak najwięcej tego ciepła zostało jakoś tam karta schłodzona i rozproszone. Na jednym wentylatorze no to trochę bardziej dostaje obciążenia tutaj wentylator i szybciej się one eksplatują, no bo muszą zapewnić chłodzenie całej jego układu rdzenia i kościom pamięci karty, więc lepiej jest mieć dwuwentylatorowy system na karcie chłodzenia lub więcej. Najlepszy jednak jest dwuwentylatorowy. Za te pieniążki tutaj, co tutaj sprzedawca sobie życzy, powiem, że troszkę dość dużo. No, nie byłbym bardzo ja sam osobiście zainteresowany tą ofertą. Co do wyboru. No, jeśli macie zaplecze oczywiście, tak jak powiedziałem, kogoś z zewnątrz, kto ma już wiedzę, ma jakąś tam doświadczenie, umie sobie radzić z takimi kartami jak Radeonami, umie sobie radzić z kartami GTX-ami i możecie się polecić na taką osobę, że ta osoba wam oczywiście pomoże we wszystkim, to powiem tak, no lepiej kupić może Radeonkę na początek tej przygody. Raz, że będzie to zestaw tańszy, bo wyjdzie w granicach taki nawet najprostszy, około 3000 na do, prawda, złożenia. Czy no moi drodzy, jeśli chcemy oczywiście, teraz zobaczymy tutaj karty, o, tu mamy, tak, to na przykład gdybyśmy chcieli sobie złożyć to oczywiście od podstaw taką koparkę pojedynczo, no to zobaczcie, ceny mamy tak, no 500 zł, tu używane karty akurat Radeony 480, 470,
Potem mamy no tutaj 480, 550 zł. Tu mamy coś 480, 600 zł. No to już są takie dość duże ceny. No do 600 to już maksymalnie bym raczej nie kupił chyba więcej droższej karty używanej. Bo niestety no wtedy wartość tego sprzętu dość dużo odczuwalnie poszłaby w zakupie, żeby oczywiście potem się nam zwracała. No potem mamy nawet tutaj już te nowe wersje Radeonów, RX-ów 5500, XE, mamy 1000 zł. Teraz zobaczmy dalej, co nam się pojawia. O, RX-y 5700, jakie są najtańsze przynajmniej tutaj. No 5700 mechy, 1680 zł. Dobra karta pod względem hash rate'u, są to nowoczesne Radeony, jak najbardziej. Ale czy ona jest rewelacyjna do miningu? Z opinii słyszę, ja nie pracowałem na tej karcie i na pewno w życiu nie będę pracował. Ja jestem antynastawiony na RX-y 5700, to jest moje indywidualne zdanie. Wiem ich o ich plusach, wiem o ich dużych minusach, więc ja trzymam się swojej teorii, bo oczywiście wiem, że ta teoria jest najbezpieczniejsza. Ale każdy ma swój własny rozum, każdy robi i decyduje sam po swojemu o swoich pieniądzach. Ktoś jak sobie oczywiście funduje taką koparkę na tych kartach, szacun, oczywiście niech zarabia, jak najbardziej. Ale zobaczcie, ile kosztuje najtańsza z tych kart, 1679 zł. Czyli teraz jakbyśmy oczywiście chcieli zbudować taką koparkę na tych kartach, czyli musimy sobie pomnożyć 1679 zł razy 6 sztuk. Mamy ponad 10 tysięcy złotych. Żeby tylko karty. A teraz gdzie jest reszta? Czyli brakuje nam stelaża, brakuje nam oczywiście płyty, procesor, pamięć, dysk jakiś, rezery, zasilacz. To liczmy tak pi razy oko, no między 1,5 a 2 tysiące. Wszystko zależy na jakich komponentach, nowych, używanych, no wszystko to będzie oczywiście od tego zależne. Liczmy około 2000, czyli dodajemy do tego, moi drodzy, 2000 zł, mamy 12 tysięcy, dopiero jest jedna koparka zbudowana na tych kartach. Nie są to jedne z najlepszych kart do oczywiście miningu w tej chwili. Są to dobre karty, ale czy są najlepsze? No, na pewno są lepsze, powiem otwarcie. Tu mamy za 1699 zł MSI, tak samo Radeona, RX-a 5700 Gaming X. No to już są dużo lepsze karty, bardziej wydajniejsze nawet i przede wszystkim no lepiej odprowadzają ciepło z tego, co też tam czytam i oglądam i dowiaduję się. No są to karty dość dobrej, prawda, parametrami. Cena nie jest nawet zła, powiem szczerze, jak na obecne realia rynku, które się przedstawiają. Za te pieniądze to już można by to się zastanowić, ale no oczywiście jak tu wam wyliczyłem, że 12 tysięcy, no tutaj ta karta jest droższa o 20 zł, no to czyli będzie plus 120 zł za 6 kart trzeba doliczyć. Czyli żeby zbudować, no mamy 13 tysięcy złotych wtedy na takich kartach gamingach X-ach. Owszem, hash rate będzie lepszy na tych kartach, aniżeli na Radeonach 400 czy 500, które tu wam tutaj na początku pokazywałem o ofertach, bo taka karta tu z tych serii 400 czy 500, to nieważne, czy będzie miała 480, czy będzie miała 580, ważne, żeby miała 8 giga pamięci wewnętrznej, to one i tak mają, lecą sobie od 30 do 32 MHz, zależy od modelu karty i jak ustawimy sobie OC na danej karcie i jakim stanie jest karta, bo tu mówimy o kartach przede wszystkim używanych. Ta karta, którą tu pokazywałem, RX-a 5700, tutaj Gaminga X-a, tutaj już znajdę, o, za te 1700 zł, no ona leci przy standardowych ustawieniach w granicach 53 do 55, jak jest dobrze ustawiona, jak się dobrze trafi na egzemplarz, a oczywiście po modowaniu BIOS-u i doprowadzeniu ustawień do dużo lepszych potrafi nawet i osiągać wyniki 58. No jest wydajna, bardzo nowoczesna karta. Ale no też mianowicie to jest przedłożone na tą właśnie wartość tego zakupu. Żeby zbudować koparkę taką, no to ja mówię 12-13 trzeba przygotować sobie, żeby zainwestować. I teraz
trzeba się mocno zastanowić, czy po pół roku, czy po roku mi się nie znudzi kopanie, albo no, wyjdą rachunki nam comiesięczne dość duże, no i ta dochodowość nie będzie nas zadowalała, bo owszem, teraz wejdźmy sobie szybciutko na What to Buy. Weźmiemy sobie 580 do porównania, karty Radeony, 6 sztuk. I zaznaczyłem wszystkie algorytmy, 10 centów, czyli 40 tak parę groszy mamy za 1 kWh i zobaczymy, jak one nam w dniu dzisiejszym zarabiają, czy coś zarabiają. Zarabiają. $1.31 mamy na 300 z 6 kart, 3 ponad dolary brutto. Jeśli mamy prąd darmowy, czyli mamy ponad 3 dolary brutto na dobę, prawda, z ukopania. Moi drodzy, a teraz zrobimy sobie te 6 kart 5700, tylko że tu są modele wpisane XT, no to czyli przyjmujmy, że to jest jako też X, bez XT, same 5700. No mają większy hash rate, prąd mają no, porównywalnie do hash rate'u lepszy. Zobaczmy, jak się to przedstawia. Ile zarabiają? No zarabiają powyżej 5 dolarów brutto, 3,20 czy 30 mamy netto. W tej chwili, prawda, przy tych, co tu What to Buy podaje średnią. Wiadomo, jak zrobimy biosy, ustawimy je, obniżymy woltaż, to oczywiście to też będzie troszkę inne i automatycznie tutaj te liczby nam się poprawią. O te pół dolara, czy może nawet do dolara na dobę więcej. Więc to kosztuje coś, żeby oczywiście to wszystko doprowadzić do ładu, pokonfigurować, więc wtedy te dochody się też Wam poprawią. Ale czy teraz jest sens wydać 13 tysięcy, czy 12 nawet w najlepszym układzie, 12 tysięcy, a wydać, moi drodzy, 3 czy 3,5 tysiąca na koparkę, która, tak jak widzicie, tu mamy 3,29 na 300 z tych 6 kart, a z tych mamy, moi drodzy, $1.31. Owszem, 3 razy tyle może jest zysku, ale też i 3 razy tyle jest inwestycji. Krypto jest tak zmienne, że dzisiaj mamy ten dochód taki, jutro możemy mieć na minusie, a pojutrze możemy mieć 2,5 dolara na tej tańszej koparce, a na tej droższej możemy mieć, moi drodzy, zaraz tu jeszcze raz zobaczymy, możemy mieć na przykład 4,5 dolara na 300. Więc wiadomo, że im taniej kupimy sprzęt, tym bardziej jesteśmy spokojniejsi o nasze pieniądze, im szybciej one nam się zwrócą. Jeśli kupimy sprzęt za kosmiczne pieniądze, w tym przypadku za te 12 czy tam ileś tysięcy, no to oczywiście ta inwestycja będzie zwracała się dużo dłużej nam. I jakby nie było, to uczulam Was, myślcie, za czym wydacie te pieniądze, bo to jest, krypto jest zawsze ryzykiem. Tak jak tutaj wiele razy powiedziałem, zabawa w kryptomining wiąże się z ryzykiem. Oczywiście jest lepsza nagroda, fajne są dochody, miło się bawimy, tutaj testujemy, sprawdzamy te karty, czy koparki, czy altminery, cokolwiek, ale to jest ryzyko, bo możemy naprawdę fajnie zarobić, jeśli jesteśmy cierpliwi, mamy tani prąd i chcemy spokojnie sobie działać, a możemy też i niesamowicie wtopić te pieniądze, inwestując w zabawki bardzo drogie, kosztowne albo całkowicie nowe, wtedy oczywiście te koszty nas przerosną i wtedy będziemy wystraszeni i szukali sposobu, żeby jak najszybciej odzyskać te pieniądze, które włożyliśmy. Oczywiście nigdy w 100%, tylko minimum 50 do 70, jak się uda nam odzyskać, to już jest wow. A tak to wiadomo, krypto ma swoje plusy i minusy, zabawa ta jest pasjonująca i ciekawa. Tylko jak ma się po tendencję nowicjusza Kowalskiego, który zaczyna przygodę, to niech zaczyna z rozsądkiem, czyli kupuje zabawki sprawdzone, używane, czy w połowie nowe, a w połowie używane. Ja tak promuję i pokazuję właśnie, że składam takie koparki i pokazuję tutaj, pomagam górnikom, że po prostu robimy miksy. Czyli buduję koparki, moi drodzy, na kartach używanych, tak żeby te karty były jak najtańsze, a daję oczywiście dół koparki, moi drodzy, całą platformę dolną już technologią nowoczesną, tak żeby oczywiście spożytkować jeszcze możliwość kopania dodatkowo na procesorze na przykład.
co niektórzy są bardzo zadowoleni z tego i cieszą się, bo mogą sobie dodatkowo wykorzystać potencjał tych nowych technologii komputerów, które się przedstawiają, czyli procesorów Ryzenów, bo oczywiście jak najbardziej, moi drodzy, zaraz sobie tu znajdę, o, mam, i Ryzeny przedstawiają w tej chwili wielorakość, w ogóle możliwości kopania różnych ciekawych coinów i dochodowość jest na nich dość rozsądna, nie jest może wow, ale w tej chwili patrząc pod kątem prawda, inwestycji, no kupując Ryzena 3600 w tym przypadku, no jest najbardziej proporcja najlepiej zachowana. Taki procesor mamy, prawda, w koparce możemy sobie założyć i on zarabia nam tyle, co jedna karta. Spokojnie, bez żadnego problemu. Zarabia, prawda, przy koszcie poboru prądu, no to tam mamy między 65-70 watów, tyle bierze nam Ryzen przy kopaniu, to zarabia tyle, co normalnie jedna karta, prawda, kopie nam jakiegoś tam krypto. Więc dodatkowo mamy, tak jakby kupując koparkę na 6 kartach, mamy tą siódmą, prawda, tego procesor jako siódmą kartę i on nam pracuje i też zarabia. Moi drodzy, wszystko, jak powiedziałem, wszystko możemy ukopać. Czy to będzie w krótszym, czy dłuższym czasie. Oczywiście wszystko ukopać sobie zawsze możemy. Ale pamiętajcie złotą zasadę. Czasu, który stracicie, nigdy nie wróci wam się i nie ukopiecie go. Bo to jest właśnie ta zasada. Jeśli nam daje technika możliwość, oczywiście, włożenia czegoś lepszego, nowocześniejszego i wydajniejszego do zabawy w ten kryptomining, czego mamy z tego nie skorzystać? Korzystajmy, montujmy i składajmy. Nie podnosi nam to jakoś kosztów inwestycji, żebyśmy, matko, nie możemy tego przeżyć i jakie to są wielkie pieniądze. Nie, bo to nie są jakieś kosmiczne pieniądze. Procesor ten kosztuje 859 zł. Owszem, no nie jest to tani. Celeron kosztuje od 100 zł używany, prawda, jakieś za 70 parę złotych, tutaj zaraz zobaczymy, bo mam tutaj, prawda, przygotowane, tu zaraz to odnajdę, obudowy, o, to nie karty, były tu pamięci, chłodzenia, zasilacze, gdzie to było, tu jest płyta, Ryzery, obudowy, to nie karty, procesory, o, mam tu. I tu mamy procesory, zobaczcie, no, 99 zł jakiś używany Celeron na Intelu, jakbyśmy chcieli oczywiście budować koparkę. No, żeby kupić nowego, no to nie wspomnę, bo to nawet wiadomo, że byłoby trochę nielogicznym. No jak coś, no to już lepiej kupić jakieś używane. No tu mamy jakieś używane za 70, już 80 zł. No to już byłoby tam jeszcze troszkę taniej niż ten za 100 zł. Więc ten procesor, owszem, no będzie w koparce, będzie sterował tą koparką, będzie ona aktywna, działała. Ale powiem wam szczerze, że no jak na dzisiejsze realia, to wy w telefonach macie lepsze procesory. No to jest nędza, to po prostu całkowita tragedia i nędza. Celeron dziś do koparki. Jeśli kryptomining cały czas się rozwija, ewoluuje do przodu i cały czas przychodzą nowe możliwości, zakładanie Celerona do koparki to jest po prostu cofanie się w jakiejkolwiek technologii do tyłu. No, bez sensu. Lepiej jest oczywiście założyć ten procesor, moi drodzy, jakiegoś Ryzena, jeśli nie stać nas na początku na ten procesor Ryzena 3600, bo jest no, cena 859 zł, rozumiem, załóżmy tańszy, przynajmniej załóżmy ten, Ryzena 1600 AF, 300 zł w kieszeni zostało, a dość wydajny, fajny procesor. Dziś taki sobie zakupiłem kolejny, bo ja już u siebie mam takich Ryzenów założonych w moich koparkach w tej chwili 3. Mam 3600 model, mam 1600 AF-a jednego, mam 2600, a w tej chwili dokupiłem czwartego 1600 AF i jeszcze dokupię jeszcze piątego, jeszcze czegoś innego wymyślę Ryzena, bo chcę kopać solo takim potencjałem swoich procesorów. Wtedy wchodzę na pula i ja rządzę na nim, bo mam czym. A oczywiście mając jednego, no to za dużo tam nie możemy coś powojować. Mając kilka koparek, możemy solo już coś powalczyć, bo jest to dużo lepsza szansa ukopania, bo mamy moc. Bo do kopania solo jest nam potrzebna moc obliczeniowa. Do kopania w grupie wraz z innymi i oczywiście górnikami, to możemy kopać na gorszych procesorach, na gorszych sprzętach i sobie zawsze tam coś zarobimy. Solo jest inna zasada w ogóle kopania. I taki procesor mamy, tak jak widzicie,
sześciordzeniowy, 12-wątkowy, już 12-nanometrowa architektura procesora. Bardzo fajny procesor, bardzo ładnie wydajny w optywie, turbo do 3.6 leci, a normalnie ma 3200 taktowanie. W tej chwili te procesory są najlepiej pokupne, bo stosunek ceny, oczywiście te 530 zł, to nie jest jeszcze jakaś wygórowana cena za dość fajnie wydajny procesor. On akurat w trybie tam algorytmu Random X no ma około tak 4 do 4,5 tysiąca heszy w wydobyciu na sekundę. Wiadomo, 3600 Ryzen, tutaj mamy tego, co pokazywałem, za tutaj, o jest, 3600. Ten ma powyżej 7000, 700, 7200, zależy od egzemplarza, od ustawień, jakie kości założymy, pamięci. To wszystko się ze sobą wiąże i potem oczywiście daje końcowy tam efekt. Więc ja w tej chwili, no myślałem jeszcze o kupnie takiego właśnie 3600 dla siebie, no ale no niestety, no nie stać mnie na wydanie kolejnych 859 zł, więc na razie wybrałem zakup tego 1600 AF-a, a jeszcze w sumie w tej chwili mam 4, no to jak dojdzie mi, to ten będzie 4, a jeszcze mi jeden zakupię, to będę miał 5, piąty jakiś sobie kupię, coś innego wybiorę, tam znajdę. I oczywiście do tego nam jest potrzebna, moi drodzy, płyta główna, zaraz tu znajdziemy, o, w tej chwili no takie płyty już znalazłem, bo wcześniej budowałem na płytach Gaming Plus Max B450 MSI. No te płyty poszły bardzo odczuwalnie do góry, bo powyżej 500 zł. A tu, no ta Asroka B450 Pro 4, no jest 430 parę złotych. No stuwa ponad zostaje nam już w kieszeni. Jest to płyta bardzo fajna, już zbudowałem dwie koparki na tej płycie. Bardzo dobrze się zachowuje, stabilnie, bez żadnych problemów. Rewelacyjna płyta do kopania, oczywiście w koparce na sześciu kartach i oczywiście na żeby był wbudowany procesor i też włączony do kopania Ryzen. Czy to będzie piątka Ryzen ten 1600, czy ten Ryzen 5 czy 600, czy też możemy założyć coś tańszego Ryzena, na przykład trójeczkę 1200 AF-a. O którym też właśnie tam kiedyś wspominałem. Wtedy obniżymy sobie koszty, bo tamten 1200 AF kosztuje w granicach 260 zł. No to jest jeszcze połowę tego niż ten 1600. Więc obniżamy koszty i sobie inwestujemy i coś już kopiemy. Wiadomo, ten 1200 AF i tak 5 razy lepiej kopię niż jakikolwiek Celeron. Więc nawet nie biorę pod uwagę budowy koparki na Celeronie, bo to jest po prostu epoka kamienia upanego. Na dzień dzisiejszy wracamy z postępem do przodu. Niech ten procesor też nam coś powoduje zarabianie. Wiadomo, że potrzebujemy wtedy do tego procesora pamięci minimum 2 razy po 4 giga. To już tak po najniższej linii oporu. Im potrzebujemy tak, żeby były, prawda, CL16 i taktowanie, żeby miały 3000 MHz. To zobaczmy tutaj sobie CL16 widzę, a to musimy poszukać CL15 do takiego zbudowania platformy pod karty. Mamy coś takiego, CL15, bardzo dobre tutaj są HyperX-y, 2 razy po 4 giga, 8 giga łącznie, więc bardzo fajnie te kości się zachowują, ładnie się kręcą do 3466 podaje producent, aczkolwiek no ja tyle nie przetaktowuję ich, to tam ustawiam do 3200, to jest max i one sobie pięknie, stabilnie lecą i prawda nam fajnie podnoszą wyniki w miningu. Bardzo dobrej jakości kości i sprawdzone u siebie i u wielu górników montuję właśnie takie kości w tej chwili, bo są najbardziej wydajne do kopania, do miningu. Można założyć 3200 też ewentualnie HyperX-y, tylko że będą wtedy CL16, bo już jak 3200 to już nie dostaniemy kości z współczynnikiem CL15. A co to oznacza ten współczynnik? Czasodostępność do naszej pamięci tutaj RAM. Czyli im niższy ten współczynnik, tym bardziej ona jest wydajniejsza i bardziej oczywiście lepsze efekty nam daje w miningu, więc zawsze zwracać uwagę, żeby ten współczynnik był CL15. Tak samo jakbyśmy chcieli, oczywiście moi drodzy, zaraz tutaj znajdę pamięci o DDR4 do koparki, budując na Intelu, jeśli byśmy na płycie Intela, to też musimy zwrócić uwagę, żeby były CL15. Tylko że do Intela możemy założyć, tak jak widzicie,
4 giga w jednej pamięci, w jednej kości i 2,4, żeby było częstotliwość megaherców, taktowanie. Wystarczy w zupełności, nie potrzeba więcej. I jeśli chcemy, żeby dodatkowo nam ten Celeron jakiś, czy Pentium jakiś zwykły coś tam kopał, no to wtedy by trzeba było kupić dwa razy po 4 giga, żeby było 8 i ten Celeron dopiero coś tam będzie nam mógł pracować. Tylko że no wiadomo, w dzisiejszych realiach, tak jak mówię, kopanie na Celeronie to jest 450 do 500 parę heszy, na kopanie na jakimkolwiek najtańszym, prawda, Ryzenie to jest 2500. No to czyli liczby chyba same wam już tu mogę przedstawić, zupełnie inne perspektywa kopania. Moi drodzy, teraz dalej, co nam jest jeszcze potrzebne? Procesor, pamięci były. System chłodzenia. No tutaj wziąłem pod uwagę, że na przykład jeśli byśmy budowali tę koparkę na tym Ryzenie 3000, na Ryzenie 5 3600, no to niestety musimy założyć mega wydajne chłodzenie, bo ten Ryzen no nie jest tak skonstruowany, że dużo ciepła wytwarza i oczywiście musimy mu zapewnić dobre odprowadzenie ciepła. To boksowe chłodzenie, które dostajemy wraz z Ryzenem w zakupie, w zestawie, to oczywiście no niestety jest za słabe. Więc wtedy no potrzebujemy coś takiego. Spartan, no nie musi być RGB, przepraszam, poszukajmy zwykłego, żebyśmy mieli zwykłe. O, jest Spartan 3 Pro. Bardzo dobre chłodzenie, już na tylu koparkach go zamontowałem, dość dobrze się sprawdza, ładnie odprowadza ciepło. No kosztuje 110 zł na dzień dzisiejszy. No ceny wzrosły bardzo w ogóle elektroniki ostatnimi miesiącami, bo wcześniej takie chłodzenie kosztowało 80 zł, 90 to już było wow, a w tej chwili zobaczcie, na prostym, zwykłym chłodzeniu mamy 2 do 3 dych więcej w zakupie, więc ceny idą dość odczuwalnie w górę. I to chłodzenie nam w zupełności wystarcza wtedy do tego Ryzena 3600, ale też bardzo dobre jest do chłodzenia w Ryzena tego 1600 AF. I to jest już zapewniony nam komfort pracy tej koparki w każdych warunkach, oczywiście temperaturowych, w danym pomieszczeniu, bo wiadomo, im bardziej przetaktujemy procesor, podniesiemy jego zegary, bo chcemy oczywiście dać mu większą moc i wydajność, żeby nam robił, no to moi drodzy, no musimy, prawda, ustawić to więcej na zegarach tam w BIOSie, ale też musimy mieć zapewnić mu chłodzenie, bo oczywiście to chłodzenie musi być w tym procesorze dobrze odprowadzało ci to ciepło. Bo zwykły Ryzen 3600, jak widzicie, ma widełki od 3,6 do 4,2 GHz. Teraz mamy tu, że najlepiej tak ustawiać 4.0, 4.1, jak się da dany egzemplarz, bo nie każdy egzemplarz jest sobie równy. Jedne się lepiej kręcą, inne się mniej kręcą. I wtedy no, to chłodzenie nam sobie spokojnie zapewnia i daje radę z odprowadzeniem tego ciepła. No przy tym 1600 Ryzenie, moi drodzy, co ja tutaj prezentowałem wam tutaj na początku, o, no to tu mamy mniejsze to taktowanie, bo tutaj mamy taktowanie, moi drodzy, już znajdźmy sobie, od 3,2 do 3,6, no to chłodzenie w zupełności, tam co pokazywałem wam, no to jest aż zanadto do tego Ryzena, więc to rewelacyjnie ono będzie sobie tam sprawowało radę, nawet przy maksymalnych ustawieniach tego Ryzena na 3,6 zegarach. No ja ustawiam tak 3,5, żeby ten Ryzen normalnie, stabilnie se pracował i żeby nie był bardzo mocno wyżyłowany. Jest to bardzo wydajny, naprawdę fajny procesor, bo tak samo jest on 6-rdzeniowy i 12-wątkowy i dość ładnie sobie daje radę, a cenę mamy 300 zł zostaje nam oczywiście przez zaoszczędzenie i zmianę z tego 3600 na tego 1600 AF-a. Do kopania oczywiście dla nas jako nowych górników, no to jest zawsze dodatkowy bonus, bo te 300 zł już mam, nie musieliśmy oczywiście na to wydać. Co nam jest więcej potrzebne do budowy koparki? Do budowy koparki no, musimy jakąś mieć obudowę. No, co ja bym tu zwrócił uwagę? Powiem tak, że tutaj widzę taką fajną ofertę. Jest to ładny, mądry stelaż. Naprawdę jest fajnie rozwiązany, bo tak jak widzicie, jest przestrzenny. Tu na górze mamy karty założone, dość ładnie poukładane, prawda? Rozstawy są dość fajnie urobione. I tu mamy dużą przestrzeń między, prawda, płytą, a kartami dołami. I tu stawiamy sobie, tak jak ruszam myszką, tu mamy zasilacz, tu mamy tu na tych stopkach, prawda, zamontowaną płytę główną i
tu możemy dać to chłodzenie. Dlatego ja zawsze prowokuję i mówię, że jeśli nawet budujecie koparkę na Intelu, to nieważne. Kupujcie mądre stojaki, bo ten stojak będzie wam służył na lata. Bo nawet jak będziecie chcieli zmodernizować za jakiś rok, dwa tą koparkę, to stojak wam zawsze zostanie. I ten stojak będzie wam służył cały czas. I jak kupicie dobry, mądrze rozwiązany budowie, to go nie będziecie musieli przerabiać, modyfikować, na nowo kupować drugi, tylko po prostu zawsze będzie wam służył do końca waszej przygody z kryptominingiem. Tu mamy dużą przestrzeń, żeby założyć lepsze chłodzenie do akurat Ryzenów, a do Intela też jest fajnie, bo jest dużo przestrzeni na kable, ułożenie wszystkiego, jest to lepiej zrobione. Ten stojak naprawdę jest bardzo fajnie, mądrze skonstruowany. Bardzo mamy tu jeszcze regulacje tutaj ustawienia, prawda, obniżenia lub podniesienia na, prawda, ramce tu obudowy i dość rozsądna jest cena do jakości tego stojaka. Widzicie, mamy tutaj stojaki, nawet oni produkują na więcej kart, na 8, 6, 12, no wiadomo na taką potrzebę, ile kto buduje. Powiem wam, że no najlepsze koparki to są 6-8 kartowe. Do Ryzenu w tej chwili no nie złożymy jeszcze koparki na 8 kartach, ze względu na to, że jeszcze płyt takich nie ma. Maksymalnie jest 6, ewentualnie 7 z możliwością tam adaptacji złącza M2. Ale no, normalnie, żeby przez PCI Express, no to tylko i wyłącznie, oczywiście, tak jak w tej płycie mamy tu w ASRock'u, to tylko możemy 6 kart podłączyć i wtedy pełni 6 kart sobie budujemy na tym oczywiście stojaku. I założymy. No, przy 10 kartach, no to bym się już mocno zastanowił, czy budowałbym koparkę. No na pewno bym dla siebie samego nie zbudował. Raz, że to jest duże, ciężkie gdzieś do ustawienia, dwa, że więcej ciepła emituje, trzy, że większy pobór od razu, bo obciążenie jest na gniazdku, no a cztery, stabilność osiągnięcia koparki na 10 czy 12 kartach, no to już wymaga większej cierpliwości i wiedzy, żeby to oczywiście nam pracowało w pełni dobrze. No i wiadomo, że jest większa inwestycja, musimy dać więcej zasilaczy, musimy dać większą, mocniejszą płytę z większymi ilościami złączy, więcej riserów. No wszystko idzie więcej, bo jak mamy większą, oczywiście zbudowaną, chcemy zbudować koparkę. Więc ja zazwyczaj buduję szóstki, maksymalnie ósemki, jeśli ktoś tam oczywiście buduje to na Intelu. To jest jeszcze z sensem. Im więcej, tym jest gorzej. Więc dlatego tutaj bym zwracał uwagę budować kompaktowe, zgrabne, fajne kopareczki, żeby były łatwe w przenoszeniu, transporcie, no bo raz na miesiąc musicie tą koparkę rozebrać, wyczyścić karty, przejrzeć, przedmuchać, no bo to jest istotne, żeby ta koparka wam pracowała ładnie, stabilnie, nie wieszała się i długi czas, a nie żebyście za jakieś 2-3 miesiące i potem będzie problem, coraz gorzej będzie się zachowywała. Musi być to czyszczone, konserwowane, żeby wam to działało stabilnie. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy riserów. Są szeroki wachlarz riserów na rynku, tak jak widzicie, żeby zbudować taką koparkę. Potrzebujemy tyle, ile mamy kart, tyle potrzebujemy riserów. Czyli jak mamy 6, to 6 sztuk. Jak mamy 8, to 8. Jak mamy 7, to 7. I co ja bym proponował? Ja mam sprawdzone dziewiątki Eski i na nich bazuję. Bardzo fajne riserów. Aczkolwiek jest jeszcze nowych tam dziesiątki jakieś, prawda, ósemki Eski są, dziesiątki C modele. Bo już widziałem tu ósemki C też, szóstki C. No i tak jak widzicie, wyborów różnych wersji riserów jest do koloru, do wyboru. No co jest ciekawego? No wydaje mi się, że dziewiątki Eski u mnie się najlepiej sprawdzają, najlepiej się zachowują. Nie mam z nimi jakichś problemów typu, że coś nie działa czy coś. Ostatnio był problem, ale to był problem niestety z kart, że karty emitowały dodatkowe fale jakieś i zakłóceniowe i oczywiście wymieniłem kable na czarne zamiast niebieskich, bo zazwyczaj w tych wszystkich Razerach są niebieskie, ale w wcześniejszych modelach Razerów były kable dawane czarne. O, tak jak tu zobaczcie, w siódemkach S-kach właśnie dawane są kable czarne. I te kable są spoko, bo z większością kart wszystkimi działają i nawet z tymi, co emitują fale jakieś elektrozakłóceniowe, to też te czarne sobie spokojnie radzą. Gdzieś przy tych nowocześniejszych już Razerach mamy wszystko, widzicie, niebieskie przewody. I jak założymy jakieś karty dość nietypowe, jakiejś technologii, no to mogą wystąpić takie sytuacje, że będą wam niepoprawnie się wykrywały, będą jakieś zablokowywały się, wieszały, więc wtedy no po prostu nie trzeba wymieniać całego Razera, tylko załatwić kable, żeby były czarne.
No ceny są takie, trzeba liczyć za Razer, no 10 do 12, 15 zł, zależy za przedział, jaki tam będziemy inwestycji robili. Teraz co nam jest jeszcze potrzebne do budowy, moi drodzy, koparki mamy, karty, zaraz wrócimy do nich, ale zasilacze. No zasilacze to jest element nieodzowny w koparce. Jeśli budujemy koparkę na 6 kartach, wystarczy nam jeden zasilacz. I teraz nie powiem tak, jeśli budujemy koparkę na GTX-ach, na przykład 1060, 1070, no to wystarczyłby nam zasilacz taki 1200 W, żeby oczywiście zapewnił pracę. No powiem tak, że bardzo dobre są te zasilacze. Ja na tych już sprawdziłem kilka koparek, bardzo się świetnie zachowują i stabilnie. Bardzo dobra firma zasilacz Chiptek Navitas 1250, świetny współczynnik, prawda, mają do oczywiście obciążenia i tutaj sprzedawca daje 6 miesięcy gwarancji jak najbardziej na zasilacz. Dobra marka Chiptek, mamy wszystkie złącza, czyli 3 razy Molex, PCI Express 8-pinówki, mamy 6 sztuk, SATA mamy 6, nawet do dyskietek niepotrzebne, no i oczywiście 24-pinówka 1 i CPU 8 mamy 2 złącza. Ja przerabiam te zasilacze. Co w nich przerabiam? Przerabiam tu, że już nie łączę przez SATA złącze, oczywiście do Razerów, bo tak jak tam widzieliśmy, to Razery mają podłączenie przez przeważnie złącze SATA, czyli mają z 6-pinówki przechodzą na złącze SATA. Ja to eliminuję, rezygnuję z tego i, prawda, dorabia mi mój fachowiec od razu kable dodatkowe, profesjonalnie zrobione, wyższymi parametrami. I prosto puszczamy te przewody bezpośrednio i już do Razera. Tak, żeby oczywiście, moi drodzy, było tutaj możliwość już wyeliminować takiego wąskiego gardła. I wtedy nie spalą nam się oczywiście tu końcówki w kablach od tych fabrycznych, od SATA, bo wtedy mamy przejście prądu bezpośrednie już do Razera. I lepsze są założone końcówki, tak jak my tutaj robimy. Grubość kabla jest dużo lepsza i szybciej nam się upali Razer, czy szybciej się, no nie wiem, może być jakaś przygoda z kartą, niż by się miało stać tutaj z tymi coś kablami i wtyczkami i tutaj z gniazdami w zasilaczu. Dlatego od razu to eliminuję i zakładam, dokładamy to tutaj z moim tutaj takim fachowcem, żeby od razu to już zapobiec w efektach. I wtedy mogę stabilnie kopać x lat, nie martwiąc się o to, że coś nam się zepsuje. Prędzej, no po jakimś iluś latach może nam się zasilacz uszkodzić, bo wiadomo, czas jego pracy też jest jakiś przewidziany, niż oczywiście nam się coś stanie z tymi kablami, bo ja już przeżyłem wiele przygód z tymi, prawda, kablami SATA, że oczywiście jak najbardziej coś tam się paliło, coś tam się uszkadzały te kabelki, końcówki, więc już od tego czasu wychodzę z tego, modernizuję wszystkie swoje koparki stopniowo, że oczywiście przechodzę już na tą nową technologię. Więc tu oczywiście czy budujemy koparkę na Radeonach, jakiś tam, no dajmy na to, na jakichś 400-kach, 500-kach, no to te 1200 to jest super zasilacz, prawda, czy 1000, no to jest takie minimum socjalne. No Corsair 1000 jest bardzo dobrym zasilaczem, powiem wam, że też jest rewelacyjny, no lepsze ma nawet parametry może od tego Chipteka, ale no tu jest 1000 W, no to na przykład do słabszych jakiś kart możemy go założyć, bo spokojnie sobie da radę, a do jakichś takich mega obciążających, więcej poboru prądnych kart, no typu na przykład, no nie wiem, no 1080, czy na przykład jakieś jeszcze tam, które pobierają wegi, nie wegi, no to tutaj ta 1000 byłaby dużo za słaba, trzeba by szukać jakiegoś lepszego 1600 czy coś w zasilacza, żeby nam poradził sobie z tymi kartami. Wiadomo, do kart takich popularnych typu Radeony 400, 500, no to musimy mieć ten 1000 W lub więcej, do 1200, 1400 taki zasilacz. Do GTX-ów 1060 wystarczy 1000, do GTX-ów 1660, tych nowych terach superek, co ja tam prezentowałem na kanale, wystarczy nawet poniżej 1000, ale te 1000, żeby było, to jest najlepsze. Teraz do kart 1070, no to zawsze pokazuję i promuję 1200 zasilacze, żeby zapewnić komfort pracy tym kartom.
I teraz do 1080, no to wiadomo, 1600, no to jest takie minimum socjalne, że zapewnić moc tym kartom, żeby pracowały stabilnie. Do RX-ów 5700 również trzeba dać lepszy zasilacz, tak 1500-1600 W, żeby oczywiście te karty miały zapas mocy, chociaż one może nie zużywają dużo prądu, ale no trzeba, żeby były stabilne. Po zmianie modowania BIOS-ów te karty powodują inne zachowania, że oczywiście to obciążenie mają dużo większe, no bo chcemy tam trochę więcej hash rate'u wyciągnąć przy jakimś rozsądnym poborze prądu, więc tam musimy dać dobrej klasy zasilacz również do zbudowania takiej koparki na tych RX-ach 5700. Ale tak jak mówię, zazwyczaj szukajmy kart tanich dla siebie w zakupie, czyli zacznijmy budować koparkę albo kupić gotową koparkę za jakieś rozsądne pieniądze. Ważne, żeby była karta 8-gigowa na pokładzie albo 6-gigowa, jeśli GTX, bo to jest takie najniższe, co możemy założyć. 4-gigowe, no to powiem szczerze, że już takie troszeczkę to jest nie do końca długofalowe. Będziemy na nich kopać, owszem, ale no na dzień dzisiejszy i przyszłość, jaka nas czeka w kryptominingu, no to 4-gigowe karty no raczej już niedługo będą miały jakiś swój czas zakończenia pracy, więc jeśli już mamy kopać, to lepiej wybierajmy 8 i 6 też w GTX-ach lub 8 w GTX-ach 1070, tak żeby oczywiście zapewnić sobie komfort pracy kopania na długi, długi czas. I teraz dalej, co nam jest jeszcze tutaj niezbędne, moi drodzy? No mamy tutaj, tak jak widzicie, różny wybór tych kart Radeonów. Czy które lepsze są i kopią więcej? Powiem tak, one są wszystko na podobnym za siebie poziomie. Te tutaj, prawda, ktoś napisał, że to są szafiry, ale to nie są szafiry, tylko zdjęcie jest XFX-a. Bardzo fajne karty, ładnie kopią. Jeśli trafimy na dobre kości, bo w każdej karcie mamy różne kości, mogą producenci montować pamięci. Obecnie producenci montują 4 rodzaje wersji, prawda, pamięci do swoich kart. Mamy tak, Samsungi, mamy Mikrony, mamy Hynixy i mamy LPD. Moi drodzy, które są najlepsze? No najlepsze są Mikrony. To chyba każdy już górnik, który tam się interesuje tematyką miningu, to już wie. Mikron to jest Mikron. Majcersztyk sam w sobie. Najlepiej się kręcą, najlepszy, prawda, najmniejszy prąd, najbardziej stabilne. Samsung ładnie się kręci. Bardzo fajnie się na nich też wyciąga ładne wyniki, ale wiadomo, że deko słabsze są od Mikrona. Hynix jest no, chyba takim najmniej, prawda, interesujących z kości pamięci, dlatego że większy prąd potrzebuje karta graficzna będąca na kościach Hynixa i hash rate jest troszkę mniejszy na kościach Hynixa ze względu na to, że oczywiście te kości są nie aż tak dobre do kręcenia. LPD bardzo fajne, kręcą się, naprawdę dobre wyniki, ale one po prostu kochają prąd. Zbić na nich prąd na tej karcie, które są z LPD-ami, to jest mistrzostwo świata. To ja u siebie mam jedną koparkę z kośćmi właśnie LPD, takie właśnie karty, o, takie same, XFX-y, tylko że mam 4-gigóweczki z kościami właśnie LPD. To powiem szczerze, że to było przejście przez piekło. Ale udało się, zbity został prąd dość dużo i w tej chwili ta koparka naprawdę ładnie pracuje, stabilnie te karty się zachowują i ładnie pracują, powyżej 30 MHz karta kopie. Jest ładny efekt, ale to dla mnie jako już działającego w kryptominingu ponad 2,5 roku, osiągnięcie takiego wyniku to trwało do no w sumie chyba z 1,5 miesiąca, żeby te karty zaczęły dopiero chodzić stabilnie. A dla kogoś świeżego nowicjusza to na pewno nie wiem, czy udałoby mu się osiągnąć jakiekolwiek pozytywne rezultaty, żeby zbić prąd i osiągnąć dobrą stabilność na tych kościach pamięci LPD-a. Dlatego mówię, jak kupujecie, to zwracajcie uwagę, na jakich kościach są dane karty. Jeśli tam producent, czy producent sprzedawca przede wszystkim będzie chciał o tym was poinformować, to oczywiście pytajcie, jakie kości są w kości, mamy RAM-u, tego VRAM-u, w tym przypadku w tych kartach graficznych, bo to jest dosyć dla was też ważne, żeby było łatwo wam skonfigurować. Co jeszcze? No, których producentów ja bym polecał karty do miningu? Oczywiście, no co? No, szafiry,
bardzo dobre karty, mega chłodne, bardzo ładne wyniki hash rate'u, długotrwała praca, stabilne, prawda, w zachowaniu, w ustawieniu. XFX-y, fajne karty, ciekawe, na najcięższe warunki, mam doświadczenie z kopalni, z którą tam obsługuję, przeżyły takie katowane w najgorszych warunkach, potrafiły przeżyć bezboleśnie i pracują dalej u inwestora, są wspaniale się czują i bardzo dobre wyniki wykręcamy na nich. Moi drodzy, no i tutaj jeszcze, żeby się pojawiły jakieś MSI Gamingi X-y. No te karty, no to są oczywiście majstersztyk, jaki tylko może być dostępny. System chłodzenia z MSI jest nie do podrobienia. Nie mówię o MSI Armorach, bo te karty to są dużo gorsze, słabsze w stosunku do MSI Gamingów X-ów. Tylko chciałbym wam pokazać, tu mamy, ale to nie jest ten model. Może mi się uda, czy tam wcześniej gdzieś widziałem, na samej górze, to tu wcześniej było. Jeszcze cofnijmy się. Gamingi X były takie karty w zdjęcie. Pokazałbym wam. Czekajcie, czy pojawi mi się coś. Tu nie widzę, tu już są, to były Gamingi X, ale to były RX 5700, to akurat no te nie. O, jest coś takiego. Proszę bardzo. Ten system chłodzenia MSI, który tu opatentował, bo oni mają ten system chłodzenia we wszystkich kartach i Radeonach, jak i też w GTX-ach. Ja mam dużo GTX-ów właśnie MSI, system Gaming X-y i Radeony mam też dwie koparki z tymi właśnie Gamingami X-ami. No to jest super, to jest coś wspaniałego. Tak chłodne karty, tak ciche, tak na, przygotowane na wielkie, ciężkie warunki, no to chyba nawet Szafir nie może się tutaj z tym równać, z tą kartą. No niestety ceny za te karty są dość duże, nawet kupując używane, bo oczywiście sprzedawcy wiedzą o jakości tego sprzętu. To jest sprzęt na wiele, wiele lat pracy. Spokojnie mogą żyć, jak będą dbane, na bieżąco czyszczone, to mogą pracować wam powyżej 5 lat. Bez żadnego zająknięcia taka karta. Więc to jest oczywiście bardzo dobra karta w ten system chłodzenia i do miningu. Ona jest stworzona, wręcz po prostu czuje się jak ryba w wodzie. Tutaj wam akurat ma przez sprzedawca, no, jako używał do chyba normalnego, prawda, pracy w komputerze. Więc no, fajna karta, godna uwagi. No, ma tylko jedną sztukę, no to oczywiście no, byłoby za mało do zbudowania koparki, ale no, tak jak tutaj woli informacji, chciałem wam zaprezentować, że takie karty do miningu są rewelacyjne. Jak się udałoby wam kupić 6 takich oczywiście egzemplarzy. No czy to będą 480, czy 570, czy oczywiście 580 takie, no to już na to nie patrzymy, tylko patrzymy, żeby miały 8 giga pamięci same w sobie wbudowanej. Tu mamy szafiry, akurat nie szafiry, tylko pulsy. Też dość fajne karty. Jest to wersja uboższa, nie Nitro Plus szafirów, tylko podstawowa pulsy. Bardzo fajnie się kręcą, bardzo fajnie i stabilnie pracują. Są to 470, tak jak widzicie tutaj prezentowane. No, do miningu spoko karty. Można na nich też oczywiście sobie coś tam ładnie pokopać. Dość ciekawe są, no, dobry system chłodzenia. Jest to karta na pewno taka podstawowa do normalnej pracy i ładnie się też wykręca na nich wyniki. Oczywiście jak się tam, prawda, trafi na dobre egzemplarze, nie jakieś takie bardzo mocno umęczone, jeśli są to używane. No tu sprzedawca daje używane, no 9 sztuk na stanie, no to może by się coś tam udało znaleźć pozytywnego i dobrego. No cena jest 555 zł, no czy tanio, czy drogo. No taka średnia cena, no nie najdrożej, nie najtaniej. Tak jak widzicie, ceny no ogólnie kart pojedynczych no są odczuwalnie poszły troszkę w górę. I teraz, czy chcielibyśmy budować taką koparkę, no to jak patrzyliśmy tutaj, tak jak widzieliście, no za 3000-3500 były oferty całej koparki. No może nie jakieś super na przykład zestawy, ale no można się nad tym zastanowić, bo karty byłyby wtedy wam tańsze, a ewentualnie
albo skopać na tych oczywiście intelowskich tam, prawda, zestawach, albo no, zmodernizować, dołożyć coś i dokupić sobie oczywiście ten dół całej platformy nowej, wymienić i już macie technologię połączoną nowoczesność z tradycją, która jest obecnie sprawdzona i najlepiej się zachowująca stabilnie, i jak będzie 8-gigowa karta, to będzie najbardziej oczywiście dla Was przyszłościowa, żeby oczywiście taką koparkę na 8 gigówkach sobie spokojnie kopać. Też 1070 karty i koparki na takich kartach są dość godne uwagi. Tu mamy prezentację z firmy Z Technology. Bardzo dobra tutaj oferta. Myślę, że spokojnie taką koparkę można by sobie pobrać. Karty rewelacyjne MSI Gaming X 1070, system chłodzenia Meisterstück. Bardzo dobra klasa, prawda, kart. No, jest opisana specyfikacja. 6 takich kart gamingów X-ów. Mamy dysk, do tego Celeron 3.8, płyta główna Asroka tutaj i zasilacz o 1000K, prawda. I za system operacyjny Windows lub Linux na życzenie, oczywiście, kto sobie życzy. Między 180 a 190 MHz, między 750 a 800 W. No, tak podaje tutaj ofertę sprzedawca. Naprawdę dość fajna koparka na początek przygody, oczywiście początkującego, świeżego, prawda, górnika, który chce zostać górnikiem. Najprostsza koparka do ustawień, najłatwiejsza, najprzyjemniejsza, najlepiej, prawda, do sterowania. Co do dochodowości, no to możemy sobie tutaj zerknąć. Tu mieliśmy 5700, zaznaczmy sobie 1070. Mamy 6 kart zaznaczone na pokładzie, kalkulacja. Ile one nam zarabiają? No zarabiają nam, moi drodzy, tu wszystko wyłączone, wyłączone, tak. Zarabiają powyżej 2 dolarów na Cukaro 29 w algorytmie swap kopiąc. Czyli liczając koszty prądu, ponad 2 dolary nam na dobę taka kopareczka zarabia. 4 ponad dolary brutto nam zarabia. Dość fajny zestaw w tej chwili akurat do kopania właśnie tego algorytmu i nie tylko tego, bo i Kappo możemy Ravencoina kopać i jakiegoś Vidulum w Equihash Zero. Oczywiście też Edhasha, no to mamy dużo niżej, możemy na Nighthashu $25. No to wiadomo, że zawsze szukamy czegoś, co jest najbardziej profitowe i dochodowe, żeby sobie tam ustawić i dopiero to kopać. Okej. Okay. Co do teraz tak. Antminerów powiedziałem, że dla nowego górnika no na pewno odpada ten temat. I ja bym na pewno nie inwestował na początku jakoś świeżemu górnikowi, żeby kupować Antminera. Jako kolejną jakąś tam piątą, szóstą, dziesiątą koparkę, owszem, wtedy można już, bo już mamy jakiś potencjał. Ale jako początek, to na pewno wybierajmy coś typu koparek na GPU, bo jesteście uniwersalni, możecie kopać różne coiny, różne algorytmy, a na Antminerze kopiecie tylko jeden dany algorytm i tam coiny z tego algorytmu. I no, musicie po prostu być skazani na to, że no, już nic więcej tam nie wymyślicie. I teraz kupując koparkę na kartach, znudziło Wam się. To już mówię najgorszy, najbardziej czarny scenariusz. Nie chcecie już kopać, nie bawi Was to, albo nie przynosi Was dochodów takie, jakie sobie życzyliście, albo przewidywaliście. Zmieniły się ceny krypto, świat się zmienił cały. No, różnie się ułożyło. Albo po prostu życie Wam się zmieniło prywatne, no, zawodowe. No i musicie się pozbyć tego sprzętu. Kupując koparkę na GPU, odzyskacie spokojnie te 50-70% waszych tego zainwestowanych pieniędzy w ten sprzęt. Sprzedacie, pomału sprzedacie te podzespoły. A to górnicy inni odkupią od was, a to ta jak karty 1070, to gracze szukają tych kart, bo są bardzo dobre te karty. Taka karta kosztuje minimum 800 do 900 zł na dzień dobry, więc sprzedajecie sobie poszczególne karty za takie pieniądze spokojnie i odzyskacie z powrotem kapitał. Wszystko to, co droższe, spokojnie sprzedacie i sobie będziecie mogli z powrotem te pieniążki odzyskać. Kupując Antminera, oczywiście po jakimś czasie, jak Wam się by znudził, nie chcielibyście tak jak tutaj w typu, prawda, kopartce jakiejś takiej zwykłej GPU kopać, to tak samo na Antminerze, no to moi drodzy, no później już go jest ciężko odsprzedać, a jeśli już go będziecie chcieli odsprzedać, to za bezcen. To są za śmieszne naprawdę jakieś niewielkie pieniądze, dlatego proponuję oczywiście
wybierać coś sensownego, mądrego, żeby sobie kupić najlepiej jakąś koparkę GPU. Antminery, tak jak mówię, jako kolejne jakieś tam przyszłościowe urządzenie do kopania, owszem, tak, ale nie jako pierwsze i jedyne, bo to oczywiście niczego się nie nauczycie, nie poznacie miningu, nie poznacie, o co w tym wszystko chodzi i oczywiście Antminer po prostu powoduje wam problemy typu logistycznego, kiedy postawić gdzieś to, żeby nie było to słyszalne, bo to huczy jak nie wiem, emituje dużo, dużo ciepła, więc jest to duży problem dla oczywiście początkującego górnika. Zobaczcie, S17 Plus w tej chwili mamy za 5000 zł jest oferta. No to powiem szczerze, a wychodziły, to ceny były powyżej 10 tysięcy. Jak spadły ceny tych Antminerów, to ja jestem w niesamowitym szoku. No w tej chwili ten Antminer, powiem szczerze, że no kiepsko zarabia. Jak za te pieniądze on nawet nie zarabia 2 dolary na dobę, no to powiem szczerze, że raczej bym się nie pchał w biznes kupona tego Antminera. No tutaj mamy E3 do Edhasha kopania za 3200. Też cena dość słona. Na pewno bym tutaj się mocno zastanowił. Za te pieniądze lepiej bym wolał kupić koparkę na oczywiście GPU i tam na Radeonach, nawet na prostym Intelu i lepiej wyjdziecie na tym biznesie i lepiej wam będzie zarabiała ta koparka. Co jeszcze tutaj? No, będą te materiały kolejne, będę tutaj tworzył o tematyce właśnie, jak Kowalski ma zacząć tą przygodę z kryptominingiem i na co zwrócić uwagę, jakie koparki wybrać do zakupu, do oczywiście jak najbardziej działania, żeby sobie zacząć kopanie. Tutaj jeszcze powinienem, jeszcze wrócę do tego, że pod Intela jakie płyty wybrać. No tu mamy Fintecha. Bardzo dobra płyta, Gigabyte B250 Fintech. No tutaj mamy nową, widzę, 289 zł, ale no tutaj widziałem, że były używane, bo oczywiście możemy kupić sobie sprzęt też używany. Tu Asroka H110 Pro. Czy jest to rewelacyjna płyta? Miałem z nią kilka razy do czynienia, powiem, że dla mnie jest bubel. To jest totalny bubel. Do miningu to się bardzo nie nadaje. Mamy problem z tymi tutaj umiejscowionymi riserami. Wszystkie są obok siebie. I tu po prostu jest to największy problem. Ogólnie firma jest bardzo dobra, ale tu akurat nie przemyśleli z tą płytą dość dobrego rozwiązania. Więc ja na pewno bym sobie nie wybrał tej płyty. Jeśli bym miał wybrać, to już wybrałbym tego Biostala. Bardzo fajna płyta. Ta już jest dużo lepsza. Montowałem takie dwie koparki na tych płytach. Rewelacyjnie się to sprawuje. I dość rozsądna cena, jest to cena, prawda, tak używaną tą płytę. Tu też mamy taką Biostara drugą, jeszcze raz, ale chciałem wam pokazać właśnie, czy jest używana Gigabyte B400, B250 Fintech. Już zobaczcie, mamy 160 zł i nie widzę. Tu mamy B250 miningówka Asusa. Montowałem też na tej płycie koparki chyba dwa razy. O! Nie jest zła ta płyta w sumie, tak. Tylko że to jest na wiele kart, chyba 18 czy 19, dość duża. Tu mamy H110 GB na 6 kart, miningóweczka. Mam takie płyty u siebie w kilku koparkach, rewelacyjnie działają. I jeszcze tą właśnie B250 Fintech. Świetna płyta, mam w dwóch koparkach. Bardzo jestem zadowolony z tej płyty i kilka koparek takich wcześniej budowałem na tej płycie właśnie Fintechu 250. Tylko już 180 zł i zobaczcie, nie widzę tej płyty używanej. Jeszcze nie ma, już jest 200 zł. Biostara, ale to już mówię, no, za 200 ponad zł, no to już będzie raczej chyba nowa, no jeśli chcemy zbudować taką koparkę, bo używanej widzę, nie widzę. O, jest jakaś używana. Pierwsza za 210 zł Fintecha. B250 Fintech. Bardzo fajna płyta. Dobrze zrobiona do miningu, bo to jest specjalnie dedykowana do miningu. Na chyba 12 czy 13 kart. To jest na 13 kart. No i dobre rozwiązanie. Bardzo dobre sekcje są tu porobione. No, świetnie jest to przygotowane. Bardzo dobrej klasy, prawda, płyta pod Intela i pod podstawkę 11, prawda, 51.
tutaj pod tą podstawkę, prawda, intelowską, czyli pod Celerony, wszystkie te G 3900, 3800, 3920, 30, to pod te właśnie akurat wszystkie to mamy tutaj tą płytę bardzo dobrze zrobioną. Już tu cofniemy. No i tu już są coś coraz droższe, już są nowe płyty Pro, albo też używane, to jest nowa, pisze, nowa płyta H110 Pro BTC Plus Astroka. No, możemy też jakąś cywilną adoptować oczywiście płytę, czyli z normalnego komputera, i żeby była złącz przynajmniej chociaż te 5-6 najlepiej, żeby oczywiście założyć tych kart więcej. To dlaczego nie budujemy koparek na jednej, dwóch kartach? Powiem tak, że im więcej kart, tym bardziej się to ten zużycie prądu rozkłada lepiej na większą ilość kart. Jak mamy 6, jest to bardzo już mądrze rozłożona ta, prawda, zużycie prądu, a już na 8 jest super to rozłożone. Oczywiście przy 8 kartach to musimy kupić dwa zasilacze. No niestety jeden zasilacz nam nie obsłuży 8 kart i płyty i wszystkiego. To jest no, tym mankamentem budowania koparek wielokartowych. Musi być dwa systemy zasilaczy, no albo specjalny jakiś miningowy, kupować zasilacz duży, dużej mocy, żeby nam zapewnił oczywiście obsługę tych wszystkich 8 kart tam na pokładzie. Więc dlatego ja tutaj zasilaczy pokazywałem wam, o, no to przeważnie takie 1000-1200, no 1600 tutaj jest jakiś zaprezentowane, no to już 380 ponad złotych. Tu mamy LC Power Platinum, montowałem chyba w trzech koparkach te zasilacze, bardzo dobre zasilacze, bardzo fajnie się zachowują, 80 plus Platinum certyfikat, no tylko że to jest do 8 kart, ale jeśli w kartach są podwójne systemy, oczywiście w kartach graficznych, bo na przykład jak weźmiemy Szafira Nitro Plusa, o, może tutaj na tej ofercie będzie coś widać więcej tego sprzedawcy. Nie tu. O, zobaczcie. Jest tutaj 8 plus 6 i musimy podłączyć te 8 plus 6 do zasileń do karty, żeby nam karta w pełni pracowała i normalnie się zachowywała. Jeśli można podłączyć same 8, bo jest to mostkowane tam w środku, ale musi być duży przekrój przewodu, bo te fabrycznie, jak są w zasilaczu, jest mniejszy przekrój przewodu i wtedy nie zapewni nam pełnej pracy dla tej karty, te 8 tu podłączonych. Musimy dać inne wiązkę kabli, przerobioną, i dać grubsze, wtedy nam zapewni pracę tej, prawda, karcie i będzie to już mogło nam pracować. Ale tak normalnie, to oczywiście musimy zapewnić sobie 8 plus 6, czyli wtedy jak mamy zasilacz 8 tych PCI Expressów, no to tylko możemy założyć 4 te karty, bo mamy, potrzebujemy dwa razy tutaj, tak jak widzicie, 8 plus 6, czyli mamy 8 8 sztuk, czyli dzielimy na ilość, po dwie sekcje musimy dać, czyli musimy zbudować wtedy, prawda, na 4 kartach. A jeśli byśmy dostali karty akurat, które mają tylko jedno zasilanie sekcji 8, czyli tak jak mamy na przykład, o, te gamingi mają jedną sekcję 8 zasilanie, bo nie mają, prawda, dodatkowej 6. Nie wiem, czy to na zdjęciu jakimś, chyba nie wiem, czy zobaczymy. Bo sprzedawca tutaj, o, jest pokazane, tu jest. I mamy tylko samą 8, to ta 8 nam spokojnie wystarcza i wtedy oczywiście jak mamy zasilacz na 8 kart, no to spokojnie nam te 7 obsłuży, 8 to tak z dużym, za takim cudzysłowiem, no czy da radę, czy nie, no to kwestia oczywiście sprawdzenia. Dlatego 7, no to spokojnie on sobie da radę i spokojnie by pracował z 7 kartami ten 1200 zasilacz z tymi Radeonami tutaj. Jeśli byśmy budowali, to czy to będą 400 Radeony, czy oczywiście 500 jakiejś serii te Radeony z jedną sekcją zasilania. Więc wiadomo, żeby zbudować koparkę, to jest dopiero początek. To dopiero wybraliśmy elementy, albo wybraliśmy jakąś model koparki, który chcemy tutaj sobie zakupić gotową, ją tam oczyścić, przygotować, zainstalować jakieś oprogramowanie i wtedy dopiero, żeby zacząć przygodę. Co do instalacji jakiegoś oprogramowania, moi drodzy, no to wszystko tu na moim kanale znajdziecie. Jakie oprogramowanie? Wiadomo, ja pokazuję wam pracę na HiveOS-ie,
bo jest to najlepszy system do kopania kryptowalut, oczywiście miningu, bo jest cały czytelny po polsku, przyjemny w konfiguracji, łatwy w obsłudze, rewelacyjnie się konfigurują karty, dobre OC się można poustawiać, niski prąd, woltaż, żeby te karty zapewnić im pracę i oczywiście jak najbardziej wydajny. Więc dużo, dużo tu jest rzeczy, informacji na temat HiveOS-a, więc warto Wam sobie tu poprzeglądać, pooglądać te poszczególne filmy na temat właśnie tego Hive'a, bo oczywiście będzie to Wam niezbędne później do obsługi i nadzorowania tej koparki. Jeśli chcecie to sami robić we własnym zakresie, no to musicie się wiele, wiele rzeczy takich właśnie przyzwyczaić, nauczyć, żeby opanować to dalej już do waszych nadzorowania tej koparki. Hive jest tak łatwy, że chyba dziecko z przedszkola by go potrafiło też obsługiwać po jednym dniu jakiejś takiej obczajeniu tematu i poznania tego Hive'a. Więc promuję ten system, bo jest świetny, dopracowany w każdym calu i oczywiście zrobiony dla każdego i zaawansowanego górnika, jak i nowicjusza, bo jest łatwy, czytelny, a mając tutaj moje materiały, to jeszcze łatwiej Wam przychodzi ta wiedza, szybciej sobie poradzicie z konfiguracją tego HiveOS-a. Więc wracając do tematu, że Kowalski, co powinien, od czego zacząć przygodę kryptominingową i na co zwrócić uwagę, to moi drodzy, zaczynamy od szukania jakiejś fajnej oferty, wiadomo, koparki na GPU, przede wszystkim no, mogą być Radeony na początek, mogą być GTX-y, jak Kowalski myśli długofalowo i chce mieć tylko jedną koparkę, to bardziej bym proponował kupić GTX-y, a jeśli myśli kupić kilka koparek, no to żeby mieć taką różnorodność, czyli mieć i Radeonę, prawda, koparkę z Radeonami i oczywiście koparkę też z GTX-ami, bo wtedy macie uniwersalność swojego potencjału sprzętu w waszym kryptominingu i waszej mikrokopalni, bo na GTX-ach możecie kopać co innego, na Radeonach zupełnie co innego. Ja mam tak zrobione, że mam wszystkiego w sumie po trochu. Mam i Radeonów, i GTX-ów, i Antminerów, i jeszcze teraz myślę nad czymś jeszcze innym, nowoczesnym, coś prowadzenia, ale to na etapie jestem przygotowań i analizy. Więc ciągle coś powiększam swój, prawda, potencjał kopalni, tak żeby oczywiście ten sprzęt był jak najmocniej wykorzystany w moich możliwościach. Dużo inwestuję w tej chwili w procesory, bo to jest, wiadomo, przyszłość. To nie tylko kopanie na kartach, ale w procesorach. To rozwija się bardzo, bardzo duże możliwości nam daje dodatkowo. To mamy dodatkową jedną kartę więcej w naszej koparce, przez to, że jak założymy dość fajny, przyzwoity procesor i zawsze tam wychodzimy na plus. Nie ma takiej opcji, żebyśmy nie zarobili na kopaniu na procesorze. Zawsze zarobimy. Czy to będzie 30 czy 40 centów na dobę, ale zawsze jesteśmy na plus. Więc tutaj jak najbardziej jest to dochodowe. Ale tak jak mówię, są zwolennicy kopania na, prawda, procesorach, są i przeciwnicy tych właśnie kopania na procesorach, uważają, że procesory są niepotrzebne do kopania, tylko karty. Każdy niech robi jak uważa. Ja pokazuję jak ja robię i komuś to czy odpowiada, no to będzie widział w tym potencjał. Jak komuś nie odpowiada, no to trudno, no to kiedyś może sam to zrozumie, ten swój własny, nie do końca przemyślany pogląd, bo to jest ważne, żeby iść z postępem, a nie oczywiście zostawać w tyle i nie inwestować, co jest świeże, nowoczesne i daje nam lepszy potencjał dochodowości. Więc kończąc ten materiał, dalsze będą oczywiście na kanale. Zapraszam Was do komentarzy pod materiałem, oczywiście na temat tutaj tego przedstawionego, co dziś zaprezentowałem. Czy chcecie ten cykl, żeby kontynuować, czy będzie dla Was w jakiś sposób pomocny, taki poradnik właśnie, żeby Wam prezentować. I oczywiście, no, czy jest to dla Was to jakoś tam przejrzyście wytłumaczone, pokazałem to, opisałem, żeby dla Was było to jakoś czytelne. I co chcecie, żebym o czymś tam następnym rozmawiał, pokazał, wyjaśnił, to piszcie pod materiałem, oczywiście w komentarzach. I jak najbardziej będę brał to pod uwagę, żeby przy kolejnych materiałach tam rozwijać ten temat, o który Was tam bardziej to interesuje i chcecie wiedzieć. Wiadomo, kolejne materiały w tego cyklu Kopać Każdy Może dalej będą na kanale prezentowane, ale w tej chwili wprowadzam właśnie taki nowy cykl,
żeby oczywiście Kowalski był jakoś też dodatkowo jeszcze mądrzej edukowany, bo żeby nie tracił własnych środków jakiś kupując nie do końca przemyślany sprzęt i za jakieś niesamowite kosmiczne pieniądze, bo to oczywiście rządzi się z tym, że później będzie dłużej odrabiał te oczywiście inwestycje, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten zwrot kapitału był jak najrozsądniejszy i jak najkrótszym czasie, a nie jak najdłuższym. I chodzi o to, że każdy z Was ma myśleć obiektywnie o swoim sprzęcie, co ma wybrać, do czego, co będzie kopał, na co się nastawia, jakie coiny go interesują, żeby oczywiście na ten temat wiedzieć i dobrać sobie do swoich potrzeb daną maszynę. I ktoś, kto potrzebuje jakiejś pomocy, ktoś oczywiście potrzebuje jakiejś konfiguracji, ustawień albo zbudowania, zmontowania, modernizowania koparki, zapraszam do kontaktu, czy pod materiałem tym, czy pod każdym innym, czy na maila mojego foxbaxi40@gmail.com albo do naszej tam grupy na Facebooku Foxbaxi Giacy Bios i oczywiście jak najbardziej służę Wam wiedzą, pomocą techniczną, doradztwem, no jakimś tam, prawda, nadzorowaniem sprzętu, konfiguracjami, no we wszystkim tym, co sam już się czegoś nauczyłem, zaprezentowuję Wam tutaj na kanale, to w tym sobie możemy tutaj pomóc wzajemnie, ja Wam przede wszystkim, żebyście się czuli spokojni, że możecie ze mną razem sobie działać w tym kryptominingu, bo chyba od kiedy ten kanał się pojawił na YouTube, no to widzę, że Polska nagle, prawda, ożyła w kryptominingu i sporo osób zaczyna widzieć w tym potencjał. No, jak najbardziej wcześniej nie było takich chyba kanałów i dlatego to tak teraz mamy, że ten potencjał dopiero nam się tu pojawił i w tej chwili dużo osób się odzywa, żeby oczywiście coś tam powiedzieć, wyjaśnić, pokazać, zbudować, zamontować, zrealizować, no bo chodzi o to, żeby wykorzystywać potencjał jakiejś tam nadwyżki prądu. Jeśli ktoś posiada nadwyżkę prądu, ma swoją, prawda, panele na dachu albo ma jakiś prąd z innego źródła tańszy czy coś, no to oczywiście lepiej go oczywiście wykorzystać, niż go nic nie wykorzystać i oddać go ze stratą do, z powrotem do zakładu energetycznego, bo to nic nie dla Was jest korzystnego, a tylko dodatkowo generuje dla Was niepotrzebne wcześniej wydane koszty. A zawsze lepiej oczywiście to zużyć i oczywiście jeszcze przy tym sobie coś, moi drodzy, w kryptominingu ukopać, bo to jest w tej chwili przyszłość. Kryptomining to jest naprawdę coś fajnego, pasjonującego, interesującego dla nas wszystkich tutaj działających oczywiście w kopaniu kryptowalut. Więc będę kończył ten materiał, czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że będzie to jakiś taki ciekawy temat tutaj do opowiadań dla Was i żebyście oczywiście mogli sobie się edukować wraz ze mną i kontynuowalibyśmy razem ten dalszy cykl rozwijania tego, prawda, tematu dla Kowalskiego pomocy w działaniu i w budowie koparek, jak i też wyborze koparek dla niego samego. Więc będę Was pozdrawiał, wszystkiego dobrego, niech moc hashrate'u będzie z Wami, moi drodzy tutaj widzowie i do następnego materiału na kanale już niebawem. Trzymajcie się, na razie, hej, hej!